Uniwersytet Warszawski na czele najnowszego rankingu uczelni wyższych w Polsce. Jak co roku ranking podpowiada maturzystom, którą uczelnię wyższą wybrać. Tegoroczny to już 25. zestawienie tego typu. W jego skład wchodzą tak naprawdę 4 rankingi. Ranking uczelni akademickich, ranking uczelni niepublicznych, ranking publicznych Akademii Nauk Społecznych i uczelni zawodowych oraz ranking kierunków studiów. A o tym, kto najlepiej wypada w naszym regionie, opowie teraz Paweł Jędrusik. Wśród uczelni państwowych na Śląsku najlepiej wypadła Politechnika Śląska, a także Uniwersytet Śląski. Bardzo nas to cieszy. Udało nam się awansować o 2 miejsca wśród uniwersytetów i o 4 miejsca w rankingu ogólnym, więc jest to dla nas duży sukces. Szczególnie cieszy nas też dobry wynik, jeżeli chodzi o patenty, o wymianę kadry akademickiej, również duży wzrost, jeżeli chodzi o akredytacje, które są najlepszym miernikiem w naszym poczuciu jakości kształcenia. Nasza pozycja w tym rankingu uległa zmianie o 1 w górę i to nas bardzo cieszy. Świadczy to o tym, że przyjęta w uczelni strategia i działania związane z realizacją inicjatywy doskonałości uczelnia badawcza przynosi oczekiwane efekty. Wśród uczelni niepublicznych stały progres notuje Akademia Śląska, która w całym kraju jest na 24. miejscu, a na Śląsku znajduje się na 4. miejscu. Co się na to składa? Oczywiście praca całego zespołu i tutaj wielki skok zanotowaliśmy z roku 2022 na 2023, bo aż o 12 pozycji wskoczyliśmy w rankingu ogólnopolskim. No i teraz mniej więcej tę pozycję w dalszym ciągu utrzymujemy. Uczelnia się rozwija, otwieramy nowe wydziały. Za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce uznano Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.